Witam wszystkim. Witam serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Super Bel przy nocą. Nazywam się Marta Flotkiewicz-Borkowska i mam przyjemność dzisiaj być moderatorką tego fantastycznego szkolenia online. Dzisiaj widzimy się wyjątkowo, bo mamy miejsca pod dostatkiem. Znaczy widzimy się nie wyjątkowo, bo w czwartek jak zwykle, natomiast widzimy się wyjątkowo w tak dużej ilości, ponieważ przy okazji sprawdzamy techniczną pojemność naszego pokoju na konferencję EduMod, która już 1 października. Ja jak zwykle na początek chciałam z Wami omówić parę spraw technicznych. Także ja jestem moderatorem, co oznacza, że będę tutaj zawsze w tle czuwała. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, może na czacie napisać do mnie, ja zawsze postaram się pomóc. Będę czuwała tutaj nad pewnymi aspektami technicznymi. Chciałam z Wami przećwiczyć buźkę. Buźka znajduje się tutaj na czacie, nad czatem w prawym górnym rogu. Jak naciśniecie na tą buźkę, to macie tam podnieś rękę. Bardzo bym chciała, żebyśmy to przetestowali. Wiem, że osoby, które były, to doskonale znają tą rączkę do góry, ale prosiłabym, żebyście wszyscy się zgłosili. Najlepsze jest, opowiem Wam teraz, że mam osoby w waiting roomie, tego jeszcze nie grali i muszę je po prostu klikać na ludzika. Nie wiedziałam, że tak to jest, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ mamy niby limit osób. Okej, jeszcze jakiś Jerzy czeka, też go wpuszczę, poczekajcie, żeby Jerzy nie czekał w poczekalni. Już, wszystkich wpuściłam, och, dobrze, że zjechałam na dół. Spróbujcie podnieść rękę, no parę osób już podniosło. Osoby, które są na urządzeniach mobilnych, mogą mieć troszeczkę problem. Słuchajcie, pobiliśmy 200. Także rączka do góry, to znaczy jest dla mnie sygnał, że coś jest na rzeczy i ja do tej osoby postaram się odezwać na privie. Teraz jeżeli chcecie z powrotem rączkę opuścić, to proszę nacisnąć na buźkę i wyczyścić statut. Tak, wyczyszczymy statut, żebym ja nie myślała, że wszyscy podnosi rękę do góry. Super, proszę wszystkich o opuszczenie rączek. Proszę wszystkich o opuszczenie rączek. Dobra, wszyscy opuśćcie, bo będę myślała, że coś ode mnie chcecie. Tak, na urządzeniach mobilnych niestety nic się nie wyświetla. To jest taki mankament aplikacji na urządzeniach mobilnych. Niestety nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić póki co. Proszę osoby Agnę, Justynę o opuszczenie rączki. Na paku? Nie na paku też? Na maku? Aha, na lapku, dobrze, okej, na lapku. To no, nie wiem, być może brakuje jakiejś wtyczki czy czegoś. Okej, to tę sprawę techniczną mamy za sobą. Tymczasem chciałabym zaprosić Was do krótkiej ankiety. Już udostępniam Wam ankietę na począteczek. Proszę bardzo. Ankietka składa się z takich czterech standardowych pytań. Który raz bierzesz udział w webinarium Super Bel przy nocą? Z jakiego urządzenia korzystasz? Przepraszam za literówkę. Z jakiej przeglądarki korzystasz? W jakiej placówce pracujesz? Mam nadzieję, że zawarłam tutaj wszystkie moje odpowiedzi. Jeśli nie, najwyżej skomentujcie w czacie. Będzie to dla mnie fajna informacja zwrotna, czyli jednak nie, moich placówek nie ma. Okej, dobra. Brakuje opcji szkoła prywatna. No rzeczywiście, właśnie tę ankietę robiłam w trakcie, gdy mleko mi się gotowało. Bardzo bym prosiła, żebyście dali odpowiedzi. Okej, trzeba przewinąć. Jest jeszcze, no dlatego na początku przeczytałam wszystkie pytania. Okej, nie szkodzi. Poczekam jeszcze, już 77% odpowiedziało. Pierwszy raz, mamy aż 45% osób, które są pierwszy raz, tym bardziej, słuchajcie, serdecznie Was witam i bardzo cieszę się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni raz. To mam nadzieję, że zachęcimy do częstszego bywania z nami. Dobrze, więc ja powoli zaraz będę kończyć, już jest 80% osób, które zdążyły odpowiedzieć. Myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli zakończę w tym momencie głosowanie i udostępnię Wam wyniki. Proszę bardzo, widzicie teraz też te wyniki. Widzicie, że 2% osób wzięło udział w 11 i więcej. Super, nasi stali bywalcy, fantastycznie.
Z jakiego urządzenia korzystasz? Najwięcej osób z laptopa. No, mamy osoby, jakiś tablet, smartfonik i komputer stacjonarny też. W sumie to ja też jestem na laptopie. Z jakiej przeglądarki korzystasz? Chrome mamy, Firefox, jest też Explorer, Opera, Safari. Okej, okay, dobrze, to już muszę powiedzieć, że platforma Click Meeting to jest platforma flashowa, tak? W związku z tym, jeżeli nie macie w przeglądarkach aktualnych wtyczek, to wówczas mogą być problemy. Problemy różne techniczne, tak? Że kogoś może wyrzucić, komuś może coś się nie ładować, mogą być jakieś problemy. Nie są to zależne problemy od nas. Natomiast sprawdziliśmy ostatnio, jak testowaliśmy, robiliśmy dużo prób, że najbezpieczniej i najbardziej wszystko działało na Firefoxie. Natomiast pozostałe przeglądarki różnie czasem to bywa. Miejmy nadzieję, że u Was będzie wszystko dobrze. Oczywiście do szczęścia potrzebny nam jest internet. W jakiej placówce pracujesz? O, widzę, że najwięcej osób w szkole podstawowej. Przepraszam, że jeśli pominęłam te osoby, które właśnie nie miały gdzie się zaznaczyć, ale dziękuję też za informację zwrotną na czacie. Dobra. Przestaję już dzielić. Wracamy do prezentacji i już do części formalnej, czyli do takiej, że ja przestaję powoli gadać. Chciałabym przedstawić prezenterkę dzisiejszą, tak naprawdę bohaterkę dzisiejszego webinaru, osobę, która będzie już cały czas w punkcie kulminacyjnym. Jest to Monika Kapuśniak, dla której ciekawostki metodyczne i nowe technologie w nauczaniu angielskiego są pasją, która uwielbia się dzielić tym z innymi nauczycielami podczas różnych szkoleń i warsztatów. Monika od 2005 roku organizuje tematyczne warsztaty językowe w różnych nietypowych miejscach, na przykład w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Hotelu Wincentów, w Polskim Inkubatorze Technologii i Biznesu w Tomaszowicach, czy też w japońskiej restauracji Takushi Sushi. Także nie zdziwcie się, jeśli w jakiejś takiej restauracji spotkacie Monikę. Monika również otrzymała nagrodę, certyfikat European Level for Languages. Uczy angielskiego, szkoli innych, bloguje i nieustannie szuka nowych sposobów na wykorzystanie TIK. Jednym z kilkoma z tych sposobów podzieli się z nami dzisiaj. Chciałam przypomnieć krótko jeszcze, jaki jest plan. Monika, pokaż się. A więc Monika będzie miała swoją część główną. Następnie będzie trochę czasu na to, żeby zadawać Monice pytania. Ja niektóre pytania, które pojawią się na czacie, będę starała się spisywać. Będę udostępniała też linki, które Monika będzie podawała. Natomiast na koniec będziecie w stanie też zadawać bezpośrednio pytania do Moniki, do jej prezentacji. Więc proszę o cierpliwość. Na pewno na każde pytanie będzie udzielona odpowiedź. Więc ja się chowam, bo to nie ja tutaj jestem najważniejsza. Oddaję głos Moniko tobie i trzymam kciuki. Witam wszystkim, cześć. 225 osób jakoś przeżyłam, zawału nie było, ale bardzo mi miło, że tyle osób chce posłuchać tego, co chcę Wam pokazać. A chciałabym Wam pokazać takie magiczne segregatorki online, które ułatwiają pracę mi, a mam nadzieję, że ułatwią też pracę Wam. Zobaczcie, co nam jest potrzebne w realu. W realu to potrzebujemy tak, segregator, jakieś koszulki i coś do włożenia do koszulki, a po paru latach pracy jeszcze jakiś dodatkowy pokój albo najlepiej dwa pokoje na to, żeby wszystko gdzieś zmieścić. I tak segregujemy te różne karty pracy, piosenki, teksty. Mamy już prawie archiwum. Dożywamy do lipcowego poranka i zaczynamy sprzątanie. I wtedy okazuje się dopiero, jak bardzo wielu rzeczy w ciągu roku nie wykorzystaliśmy, a nadawały się do tego czy do innego rozdziału. Tak, mogłam to zrobić z 6B w trzecim rozdziale, ale w ogóle zapomniałam, że mam to w tym segregatorze. Albo nawet nie wiedziałam, że mam taki obrazek, bo wrzuciłam go gdzieś tam w amoku, znalezienia go przez chwilę, wrzuciłam do któregoś segregatora i nawet nie pamiętam do którego, ale jest. Tylko, że co z tego, skoro tego nikt nie używa, a już na pewno nie w tym momencie, kiedy należałoby tego użyć. W pewnym momencie znalazłam gdzieś tam w sieci magiczny segregatorek, który pomógł mi wszystko uporządkować, bo tak samo mam też na komputerze mnóstwo gier interaktywnych, filmów, ćwiczeń, linków, kart pracy,
A kiedy przygotowywałam się do lekcji, to znów wszystkiego od początku szukałam. W zasadzie bez przerwy. I tak robota dwa razy taka sama. Więc po co marnować ten czas, skoro można to zrobić o wiele prościej i wykorzystać mój obecny pomysł. Zobaczcie. Chcemy dzisiaj zrobić segregator, który będzie online, czyli nie będzie nam zajmował miejsca w pokoju, ani w pokoju, ani na żadnej półce. Aplikacja, w której będziemy się uczyć go robić, nazywa się livebinders.com i taki segregatorek ma dużą przewagę nad tym naszym standardowym segregatorem, jakkolwiek lubię takie papiernicze sprawy, ponieważ możemy ten segregator z kimś podzielić. Ja też Wam pokażę moje, dam Wam dostęp. Możemy go postawić na półce, jeśli komuś brakuje półek. Możemy go skopiować. Normalny segregator zajmuje dużo czasu, skopiowanie jego zawartości. Możemy go zaprezentować na lekcji albo usunąć z naszego konta, jak się nam już przestanie podobać. Tak wygląda jeden z segregatorów. Przyznacie, że wygląda to całkiem profesjonalnie, tak jakbym robiła jakąś stronę internetową, ale tak naprawdę nie zajęło mi to bardzo dużo czasu, ponieważ przygotowałam sobie segregator, koszulki to są te niebieskie rzeczy i wkładki do koszulek, czyli te zielone. I w trakcie to jest segregatorek Super Belfrów i kiedy coś znajduję w internecie ciekawego, ktoś mi wysyła jakiś link, ja po prostu zastanawiam się, do czego to pasuje, wkładam to do właściwej koszulki, a czasami wkładam to też do kilku różnych segregatorów, ponieważ nigdy nie wiem, kiedy mi to będzie potrzebne, kiedy mi się przypomni, że czegoś potrzebuję. Żeby go zrobić, musimy wejść na stronę www.livebinders.com i założyć konto, ale nawet nie zakładając konta, możemy bardzo dużo skorzystać, wchodząc na tę stronę, bo możemy wpisać w wyszukiwarce coś, czego potrzebujemy. Na przykład ja wpisałam ELT i zobaczcie, ile różnych segregatorów innych autorów wyskoczyło. Na przykład Use of Technology in ELT, Social Media and Internet. Można poczytać, co inni zbierają w swoich segregatorach. Czyli tak jakby zajrzeć na ich półki w ich pokojach. Żeby zrobić taki segregator, jak już się zalogujecie, to widzicie taką stronę, jak teraz się wyświetla, bez tych segregatorów. Bez tego. Czyli taki puściutki, puste miejsce jest w tym miejscu. Możemy utworzyć nowe segregatory. Mamy dwa rodzaje menu po lewej stronie. Zobaczcie, mamy tak. All my binders, my public binders, czyli te, które pokazuję innym. Możecie tam zawsze sobie wejść, popatrzeć, co tam jest w tych segregatorach. Możecie je skopiować albo nie, w zależności od tego, czy dam dostęp. Moje prywatne segregatory i jakieś tam różne inne dodatkowe rzeczy. Niektóre moje segregatory są prywatne, a niektóre są takie, że można po prostu je udostępniać i pokazywać. Tutaj widać ich 3. Na tym koncie generalnie mam ich 10. Mam też na innych kontach po 10, bo dlatego, że bezpłatnie można tutaj utworzyć 10 segregatorów. Przyznam się, że to jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. To jest tak, jakbyście mieli na przykład 5 klas, tak? 5 klas, do każdej klasy zakładacie jeden segregator, albo macie 5 podręczników, albo 10 podręczników i na każdy podręcznik zakładacie sobie jeden segregator, w którym będziecie zbierać materiały, które po prostu najbardziej nadają się do tego podręcznika, do rzeczy. Żeby zrobić segregator, jak już się zalogujecie, utworzycie sobie konto, to wchodzicie w zakładkę New Binder. Okay. Ponieważ tutaj obok mamy półkę, żeby założyć półkę, oczywiście można sobie założyć półkę, ale trzeba do niej dodać jakieś segregatory. Więc najpierw robimy segregatory, a kiedy tych segregatorów zrobi nam się bardzo dużo, możemy sobie nazwać półki i jeszcze je dodatkowo układać na półkach. Tu są statystyki,
dla segregatorów, bardzo fajna sprawa. Można zobaczyć, kto zaglądał, ile razy. No, nie, może nie tak dokładnie, no, ale takie statystyki dla segregatora można zobaczyć. Ja na przykład zrobiłam taki segregator dla moich uczniów. Tutaj zobaczcie w tym miejscu. O tu. To jest taki nasz e-zeszyt mojej klasy, którą prowadziłam w zeszłym roku. To była taka tabletowa klasa. Zrobiłam dla nich taki e-zeszyt i tutaj zamieszczaliśmy różne ciekawe rzeczy, łącznie ze zdjęciami czasami. Oni mieli do tego specjalny kod dostępu, więc no nie obawiałam się, że ktoś tam zajrzy. Kiedy już klikniecie sobie, zakładam, Create New Binder, nadajemy mu tytuł. Możemy dodać szczegółowy opis, żeby jeszcze dodatkowo nic się nam nie pomyliło. Jakieś tagi, wybieramy kategorię, na przykład edukacja. I teraz pod spodem to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ możemy uczynić ten segregator publicznym i na przykład udostępnić go koleżankom z pracy, albo może być prywatny, tylko i wyłącznie nasz, ale możemy go też udostępnić komuś. Tylko musimy tutaj wpisać hasło. Ja wpisałam hasło webinarium. Tak? Więc tak, nadałam tytuł, wybrałam kategorię, jest to mój prywatny segregatorek i żeby się do niego dostać, mogę przesłać Wam link. I jak otworzycie ten link, to aplikacja poprosi Was o hasło i trzeba będzie wpisać hasło webinarium. Zaczynamy tworzyć segregatorek, czyli krótko mówiąc, jesteśmy w tym momencie w tej twardej okładce, tak? I teraz co jest czym? Więc tab to jest koszulka, którą wpinamy do segregatora, a subtab to jest to coś, co włożycie do koszulki. To może być na przykład kartka papieru, czyli zeskanowany dokument, albo dokument w PDF-ie, albo w Wordzie, albo w jakimś innym pliku. To może być obrazek, to może być film, to może być strona internetowa gdzieś tam po drodze znaleziona w internecie. Obok mamy jeszcze BaseTab, świetna sprawa, ale niestety ta część jest płatna. Ale w sumie tylko ta, więc w niczym to dalej nie przeszkadza. Dla mnie osobiście wystarczy koszulka i to, co wkładam do koszulki. Kolejna ważna ikonka, czyli przycisk, to jest content. Bo tutaj decydujemy, co chcemy wrzucić do koszulki. I najprzyjemniejsza rzecz to są ustawienia, gdzie decydujemy, jak nasz segregator będzie wyglądał, czyli jakiego będzie koloru, jakiego koloru włożymy do niego koszulki i jakiego koloru będzie to coś, co włożymy do tych koszulek. Bo zobaczcie teraz, teraz ten segregator wygląda mało ciekawie. Tak, jakieś takie szare, niebieskie, o i tyle. Teraz możemy to wszystko ładnie sobie dostosować, powolutku, to wcale nie jest trudne. Weszliśmy w tej chwili do menu ustawień. I patrzcie, mamy tutaj name, klikam sobie tutaj i wybieram imię dla mojego segregatorka, dodaję autora. Tutaj jest dostęp do segregatorka. My już ustaliliśmy, że to jest segregatorek prywatny, a kod dostępu to jest webinarium. Teraz klikamy sobie w układ, czyli layout. Możemy tutaj zadecydować, czy te koszulki pojawią nam się u góry, tak jak w stronie internetowej, czy ten nasz segregatorek będzie wyglądał bardziej jak blog i zakładki pojawią się na przykład po lewej stronie albo po prawej stronie. Ja wybieram zawsze lewą stronę, bo bardzo wygodnie nawiguje się taki segregator, kiedy zakładki są po lewej stronie. Jedziemy dalej. Zobaczcie, jeżeli klikniecie name, możecie też podać tutaj autora. I wtedy inni nauczyciele łatwo Was znajdą. Tutaj są kolory, czyli jeżeli wejdziemy w kolory, możemy zmienić tło, czyli tutaj u nas segregatorek jest w tej chwili różowy. Koszulki są zielone, a to, co wkładamy do koszulek, będzie miało kolor żółty. Teraz
Zobaczcie, co możemy dodać. W zasadzie możemy dodać wszystko. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, tak? Więc ja jadąc autobusem często przeglądam Facebooka, no i tam znajduję różne strony, na przykład w grupie Super Belszy albo w drugiej mojej ulubionej grupie nauczyciele języka angielskiego. Oni tam wrzucają różnego rodzaju linki, filmiki, jakieś ćwiczenia interaktywne. Ja się boję, że na tym Facebooku to mi umknie, nie zawsze są tagi, a nawet jak są tagi, to potem jak tego szukam, to czasami wcale nie wpadnę na ten pomysł, że ktoś to czy inne ćwiczenie otagował właśnie w taki sposób. W związku z czym szybko wchodzę na tę stronę, kopiuję sobie link i wrzucam tutaj. I on już jest w mojej koszulce. Druga rzecz, którą często kopiuję, to są filmy, na przykład jakieś super simple songs albo jakieś inne filmy, które potrzebne mi na lekcje. Wtedy wchodzę sobie w wideo, wrzucam tutaj albo link, albo nazwę tego filmiku i też dodaję zawartość. Trzecią rzecz, którą wrzucam do tych koszulek, to są takie kody embed, które są generowane na przykład przez Learning Apps albo przez Quizlet. I wtedy dana gra otwiera mi się bezpośrednio w koszulce. Już nie muszę przechodzić na żadne strony. Na przykład dzisiaj miałam taką sytuację, że dostałam zastępstwo i koleżanka poprosiła mnie o to, żebym przećwiczyła z dziećmi miesiące. A tu akurat jak na złość, ani flashcardów, nic, po prostu puste ręce. Na szczęście miałam segregatorek, w którym mam liczby od 1 do 12, od 1 do 20 i tak dalej. I mam też miesiące. I ja szybciutko po prostu weszłam w zakładkę, w koszulkę miesiące, wyświetliłam to na tablicy interaktywnej i nigdzie nie musiałam przełączać się, bo to wszystko mi się wyświetlało dokładnie w tej koszulce, dokładnie w tym segregatorze. I pograliśmy sobie i fajnie było. Inne rzeczy, które wrzucam do koszulek, to na przykład tekst. Dlatego, że moje segregatory to są w pewnym sensie takim czymś, co dają nam wydawnictwa na płytach. Czyli dostajecie na przykład do podręcznika płytę i na tej płycie są ćwiczenia interaktywne i tak dalej. Natomiast ja odpalam mój segregator i tam też od razu mam ćwiczenia interaktywne, tekst, różne inne rzeczy. A tutaj przy pomocy ikonki tekst dodaję słówka do lekcji. Zamiast je pisać na tablicy, a czasami mam taką sytuację, że owszem, jest tablica interaktywna, ale rzutnik ma tak wyświetloną już lampę, że jak zacznę po niej pisać, to nikt nic nie zobaczy, ale za to jak wyświetlę tekst, to oczywiście wszystko bardzo ładnie widać. Więc wybieram sobie ikonkę tekst w zakładce Contents i wtedy wybieram, czy chcę tylko obrazek wstawić, czy tekst i obrazek, a może sam tekst. Można sobie tu bezpośrednio poklikać, zobaczyć, jak będzie zmieniał się układ. Mogę dodać obrazek, na przykład do segregatora dla maturzystów. Bardzo często szukam różnych obrazków do omówienia. To jest zadanie drugie, gdzie mają opisać obrazek. Tak naprawdę nie muszę go szukać w internecie, tylko jak potrzebuję, to mogę wyszukać go tutaj, bo tutaj są zestawy darmowych obrazków. Wpisuję coś tam i on mi podrzuca od razu podpowiedź, ileś tam obrazków na ten temat. Nie wychodząc zupełnie z aplikacji. Mogę też wrzucić kody QR, które uwielbiam, bo zamiast drukować dla każdego, wyświetlam to na tablicy interaktywnej, każdy sobie skanuje i robi na tablecie. Dobra, no to teraz tak. Mamy nasz segregatorek, w którym zmieniliśmy kolory, tak? Czyli to jest nasz różowy segregator na półce, taki barbiowy kolor prawie. To są nasze koszulki, które są zielone, nie mają jeszcze nazw. Ja sobie nazwałam tak, unit 1, unit 2, unit 3 i tak mogę utworzyć ile tam, 12 czy 8, ile to w której książce jest. Czyli to jest nasza koszulka, która będzie odpowiadała za rozdział pierwszy. A co ja w tym rozdziale pierwszym chcę zrobić? Zaraz zobaczycie. Spójrzcie jeszcze tutaj u góry. Przypominam, że żeby dodać taką zieloną zakładeczkę, muszę kliknąć tab,
Żeby z tej zakładeczki wyszła jeszcze jakaś zakładeczka, to muszę kliknąć Sub Tab. I jedziemy dalej. Teraz postanowiłam, że w rozdziale pierwszym zacznę lekcję od piosenki. W związku z tym wpisałam sobie tytuł, kliknęłam, weszłam w opcję Contents, wpisałam sobie tytuł, kliknęłam Znajdź i on mi podrzucił kilka piosenek. Do tego rozdziału, dajmy na to, pasuje mi ta piosenka. Więc klikając tutaj w piosenkę, ona się natychmiast pojawia w tej koszulce. I mogę ją bezpośrednio, klikając Play, odtworzyć na tablicy interaktywnej, bez potrzeby wchodzenia do YouTube'a czy do innych rzeczy. Kolejna opcja to jest to, o czym mówiłam, czyli mam zajęcia z maturzystami, no niekoniecznie Young Treetops, i chcę z nimi, chcę, żeby wyświetlił mi się na tablicy obrazek, ale nie chcę go wyświetlać z moich dokumentów czy z mojego pendrive'a. Chcę to wszystko mieć w jednym miejscu. Więc wrzucam sobie do koszulki obrazek, który pasuje bezpośrednio do tego unitu. Tu wpisałam sobie Olaf, wybrałam ładnego bałwanka i on mi się wrzucił tutaj do tej koszulki. Kolejny. Teraz chciałabym zapisać to, co będzie na tablicy, czyli generalnie rzecz biorąc notatkę. Wybrałam sobie z menu Contents, czyli stąd opcję Tekst i bez żadnych zdjęć. I teraz, żeby wpisać tekst, muszę kliknąć Click here to edit i wpisuję sobie tekst. Tu się normalnie taki edytor tekstów pojawia, można zmieniać czcionkę, można zmieniać kolory, układ tekstu. I pod spodem jest jakby kolejne okienko tekstu. Klikam, znowu click to edit i znów tutaj sobie zmieniam to, co mi się tam podoba. Jest taki edytor tekstu również. Czyli na przykład, praktycznie patrząc, tutaj wpisuję temat lekcji albo cel, jak ktoś ma learning objectives, objective. Albo object. Różnie tam dzieci wymyślają różne ciekawe rzeczy u mnie w szkole. Na to o. Tutaj wpisujemy sobie temat lekcji, a pod spodem mamy na przykład, pod spodem tutaj dajemy słówka i już mamy gotowy materiał, tylko się wyświetla. Teraz postanowiłam, że na tej lekcji poćwiczymy sobie jakieś słownictwo i na Learning Appsach znalazłam fajną grę i chciałabym nie musieć wchodzić w link, logować się na Learning Appsy albo tam szukać tej gry od nowa na moim koncie, tylko pobrałam sobie z Learning Appsów kod embed, wkleiłam go w to okienko i kliknęłam Insert. I to się pojawiło już w koszulce. I teraz jak ja otworzę mój segregator, to jest aktywne. To nie jest tylko obrazek. Ja mogę normalnie tutaj wpisywać, przesuwać wszystko. Wszystko tak, jakbym normalnie weszła w zakładkę Learning Appsów. Chwilę zobaczycie to na żywo, to może to tak bardziej obrazowo będzie. Dalej. To, co bardzo często robię, czyli kopiuję sobie strony internetowe według jakichś konkretnych kategorii i tutaj na przykład jest strona blog Super Belfrów i bardzo mi się podobał artykuł Rytmiczne sylaby z płytką Makey Makey, więc skopiowałam sobie link, wrzuciłam tutaj Enter URL, tutaj wrzuciłam, kliknęłam Insert i już ta strona otwiera mi się w moim segregatorze, nie oddzielnie w nowym oknie. Czyli na przykład, jeśli będziecie tego segregatora używać na lekcji, to nie będziecie mieli u góry mnóstwo zakładeczek, tylko macie tą jedną. Okay. I teraz to jest na przykład link do segregatora. Marta, możesz to wrzucić, zobaczymy, czy zadziała. To jest link do segregatora, który no teraz tworzyliśmy na wizji. Jeśli nie zadziała, to ja za chwilę zobaczycie inny, do którego będziecie mogli wejść. Tak, i to już utworzyliśmy, nasz segregatorek. Możemy sobie go
dać komuś, czyli na przykład ten link podać uczniom albo rodzicom i mogą sobie tam wchodzić, ćwiczyć gry, patrzeć, co tam przygotowaliście do tego podręcznika, do rozdziału pierwszego, ćwiczyć quizlety, które tam wrzuciliście i tak dalej. Nie może znaleźć segregatorka. Spokojnie, zaraz wrzucimy drugi. Ok, Marta, a możesz to? To się na pewno otworzy. Dobra, Marta wrzuciła ten link, kliknijcie sobie. Super. No to teraz zobaczcie, to jest taki segregator, który ja zrobiłam dla moich uczniów, a w zasadzie to dla rodziców. Ponieważ w klasach 1-3 dzieci jeszcze nie piszą, tak więc nie doniosą notatki do domu w zeszycie, w której będzie napisane, a dzisiaj było na przykład, nie wiem, 15 słówek, czy tam, no nie 15, no ale były na przykład słówka z działu ubrania czy żywienie. I rodzic nie wie i jemu się wydaje, że skoro nie ma w zeszycie, to znaczy, że pani to pewnie tylko śpiewała piosenki i tak zaczęła lekcję i tak skończyła. Ale potem rodzic przychodzi do nas i mówi, proszę pani, ja jestem bardzo zaangażowanym rodzicem, chciałbym dziecku pomóc, przepytać ze słówek, ale ja z tej książki z samymi obrazkami, to ja nie wiem, co ja mam nauczyć to dziecko, ja nie wiem, jak to się wymawia, ta lista wyrazów, którą pani wywiesiła na tablicy, nic mi nie daje. W związku z tym ja przygotowałam taki segregatorek dla rodziców i dla uczniów, w którym zamieściłam wszystko, co jest dla mnie potrzebne. To jest mój taki przykładowy segregatorek, który pokazuję na zebraniu z rodzicami, żeby pokazać, jak to wygląda. Potem dostają już właściwy link, gdzie są już kolejne rozdziały. I to nic, że mają dostęp do wszystkich rozdziałów, bo ja ten materiał nie wszystko robię na lekcji, tak? Mam swój własny segregator do lekcji, a ten jest typowy dla rodziców. Na początek jest list do dzieci, żeby było miło, mój drogi elfiku, bo ja ich nazywam elfiki, albo jeszcze żuczki, albo robaczki. Rodzice sobie przeczytają. Pierwsze wrażenie jest jakie, jak myślicie? No tak, pani się troszczy o dzieci, tak, chce im pomóc. Wiadomo, jaka jest sytuacja. Dzieci nie zawsze pójdą do domu i nie powiedzą, że a dzisiaj na lekcji to się uczyliśmy to i to. A co najwyżej powiedzą, że się bawili, a wtedy rodzice przyjdą i powiedzą nam, że się no fajnie bawimy na lekcji, ale może byśmy zaczęły uczyć. Co w tym segregatorku jest? Zobaczcie, ja sobie zrobiłam na przykład fiszki. I teraz rodzic, jak chce zobaczyć fiszki na przykład ze strony 6-7, wchodzi sobie w zakładkę Quizlet 6-7 i dzieci sobie oglądają, nie wychodząc stąd, więc jest bezpiecznie, nie ma obawy, że klikną gdzieś albo że się pojawi jakaś reklama niestosowna, tak? Klikają sobie tutaj i normalnie bawią się w Quizlet w fiszki. A jeżeli chcieliby zobaczyć cały zestaw, to wchodzą sobie tutaj w to okienko. To już bardziej zaawansowani rodzice wiedzą, co tutaj można znaleźć, bo ja pokazałam Quizlet. Tak to wygląda. To jest Quizlet, ale tutaj na stronie Oxfordu znalazłam akurat do tej książki materiał taki interaktywny, gdzie jest piosenka i jest wiewióreczka, coś tam gadają, śpiewają i tak dalej. To jest akurat chyba wiewiórkowa gra. Skopiowałam ten link, wrzuciłam jako link do koszulki i on mi się otworzył w tej koszulce. Tutaj zobaczcie, tutaj jest kolejna fajna sprawa, bo to jest mój plik PDF. Albo Word, już nie pamiętam jaki, ale to jest mój plik, który mam na komputerze. Więc mogę je gromadzić u siebie w jakichś fajlach na komputerze, a mogę je gromadzić tutaj. Stąd no, raczej mi nie zniknie. LiveBinder działa już bardzo długo, mnóstwo ludzi ma tam swoje materiały, więc jest to strona stabilna. O, ktoś już włożył mój blog do segregatora, brawo, udało się. Tutaj, zobaczcie, wyobraźcie sobie, że wchodzę na lekcję, otwieram sobie tą zakładeczkę, czyli tą naszą koszuleczkę, tak, w zasadzie, tak, to jest koszulka, a to jest, co włożyliśmy do koszulki.
I to jest moja lekcja, tak? Dzisiaj uczymy się what's this, it's a, coś tam. W tej, ponieważ z piosenki wszystkie słowa dzieci znają, to ja dopisałam tylko u góry w formie tekstu te, których nie znają. Czyli wybrałam z zawartości opcję tekst i media. W media wrzuciłam film, w tekście wpisałam to, co się wyświetli na tablicy interaktywnej. I teraz kilka pomysłów na to, jak to wykorzystać. Mój pierwszy pomysł, i w zasadzie taki pierwszy, który przyszedł mi do głowy, to jest to, że my na Super Belfrag generalnie mamy co chwilę jakieś pomysły, a one mi gdzieś umykają. Mamy taką listę linków, ale są tam linki dla różnych osób, czyli dla różnych języków i dla różnych przedmiotów. Czasem długo szukam tego, czego mi potrzeba. Teraz już to posegregowaliśmy inaczej, ale ja w międzyczasie zrobiłam swój własny segregatorek, gdzie jest absolutnie to, co wykorzystuję i czego potrzebuję. Druga sprawa, to mam takie materiały na zastępstwa. Tak jak dzisiaj, na szybko, cyfry, co, zawsze się coś przydaje, cyfry, kolory, ubrania, jedzenie, zawsze mam jakąś piosenkę wrzuconą do koszulki. To są rzeczy, których nie robię na moich lekcjach, one są przeznaczone wyłącznie do zastępstwa, żeby mi się nie myliło. Kolejna rzecz, to zrobiłam taki segregatorek, o tutaj na przykład, za chwilę też Wam pokażę, zrobiłam taki segregatorek dla uczniów. Gdzie są quizlety? Oni sami robią quizlety, wysyłają do mnie link, kiedy ten quizlet już jest zrobiony idealnie i ja wrzucam to sobie tam do tego segregatorka, czyli to nie ja pracuję, a oni, ja tylko przerzucam. I mamy quizlety na przykład już do 5 czy 6 rozdziałów gotowe. I wystarczy sobie zajrzeć, tak? Oni pracują, oni się z tego uczą, podoba im się to, mają to wszystko w jednym miejscu. Tak wygląda, kiedy otworzę sobie Live Binders na tablecie, ponieważ tą aplikację możecie pobrać na Android, na iOS. Zaraz Wam jeszcze pokażę na tablecie. Zobaczcie. O, tu kamera jest. Tak? Tak się otwiera na tablecie. Więc nawet jeżeli dziecko otworzy to sobie na tablecie w domu, to też może z tego segregatorka skorzystać, bo to jest interaktywne. O, dziecko sobie coś tam klika, tak, i odsłania. To normalnie działa na tablecie. Inaczej na przykład. To jest to, co Wam pokazywałam, czyli ta piosenka. What's this? O, zobaczcie. Dziecko widzi słowa, które ma się nauczyć w domu. Dajmy na to, że nie zdążyło zrobić notatki. I jest piosenka. Teraz mam nadzieję, że usłyszycie. Ojej. DreamEnglish.com presents Rockstar Kids. Dobra. Taka była lekcja i zobaczcie, że to wszystko jest interaktywne, działa na tablecie, chociaż czasami niektóre gry pobrane z wydawnictw nie, bo one są we flashu i one na tablecie wtedy nie działają. Ale zobaczcie, co tu jeszcze jest. Wrzuciłam dla rodziców fiszki zrobione w Quizlecie, mogą je wydrukować i ćwiczyć z dzieckiem. A tak wygląda wejście do segregatorka, ponieważ ten segregatorek można embedować na blogu, czyli można go wrzucić na blogu, więc na blogu wygląda tak. Uczniowie wchodzą na mój blog, wchodzą w swoją zakładkę i tutaj wpisują swój kod. I wtedy ten kod przenosi ich do segregatorka, gdzie są materiały z lekcji. Oczywiście nie ma tam takich rzeczy jak testy i tak dalej, bo to są tylko w moich segregatorkach. Kajusia, buziaki dla mojej córeczki, która mnie ogląda. O, i pozdrawia. Okej,
Tak to wygląda, tak się to tworzy. Ja wiem, że w pierwszym odruchu wygląda to bardzo skomplikowanie, ale naprawdę uwierzcie mi, że jak potem macie to gdzieś na tablecie zainstalowane albo po prostu macie już to konto w internecie, to robi się po prostu 5 sekund, dosłownie. Robi się to odruchowo, szukając różnych rzeczy. Co jest fajne, że na przykład jak macie kilka książek, tak, to na przykład tę piosenkę, jakieś tam What This, możecie wrzucić do jednej, do drugiej, do trzeciej, do czwartej książki. I jak przygotowujecie się do lekcji, to jest minuta. Po prostu wchodzicie we właściwy rozdział i widzicie, aha, do tego rozdziału mam to, 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 to i to. Teraz zrobimy tak, że udostępnię Wam pulpit. Dajcie mi sekundkę, zniknę Wam z kamery, bo muszę ją wyłączyć, żeby lepiej nam działało wszystko. Uwaga, znikam na chwilę, ale nie na zawsze. Ok, mam nadzieję, że widzicie mój pulpit. Tak wyglądają moje segregatory w realu. Tutaj jest ich 6. Wejdę teraz w segregator Young Treetops One. Zobaczcie, mam opcję. Wchodzę sobie w opcję i mogę teraz podzielić się z Wami tym segregatorkiem. Mogę go dodać do łuki, mogę zrobić kopię albo go zaprezentować. Więc ja wybieram w tej chwili opcję present, bo wyobraźcie sobie, że jesteście moimi uczniami albo rodzicami i właśnie wchodzę w ten segregatorek. Proszę bardzo, klikacie sobie w składeczkę to bohaterowie naszej opowieści i tutaj to jest interaktywne. Nie wiem, czy usłyszeliście, bo teraz Was akurat nie widzę, jak ustępnam pulpit, ale mam nadzieję, że Marta tam panuje nad sytuacją. To jest zakładka fiszki. Tak? I możemy tu znaleźć grę z Quizleta. Ok. I zobaczcie, że zaczynamy grać tutaj. Nie, w ogóle nie przyłączyliśmy się w żadne inne miejsce. A to jest po prostu embed. Czyli wrzucone tutaj bezpośrednio funkcją embed. To również, tak? To są quizlety. Bonus dla Was. Znalezione na zamiast kserówki. Uwielbiam ten blog. Prowadzony przez Super Pelferki Mini. Butelka z trocinami. W środku słówka. Trzeba dobrze tam trząść trocinami, żeby te słówka odczytać. One są zalaminowane. To jest właśnie ta karteczka z kodem QR. To jest mój blog, który również otwiera się w tej koszulce. Z zaproszeniem na EduMoc Online, gdzie mamy 1000 miejsc. 1 października, nie przegapcie. Pokażę Wam teraz inny segregatorek. To jest, słuchajcie, segregatorek maturalny. Proszę bardzo, jest do 4 rozdziału zrobiony. Jak sobie uczą się, mogą się zrelaksować i porysować troszkę. Tak, tu jest to tak dla śmiechu trochę. Mamy link do wymowy. You English, you English. Wpisujemy tutaj coś i on nam szuka w filmach, w YouTubach, jak została ta fraza albo to słowo wypowiedziane. To akurat tak dla urozmaicenia korzystania z segregatorka. To jest rozdział 1. Zobaczcie, quizlety. Zaczęliśmy jakimś filmikiem z TED-a. Tutaj oni sami sobie zrobili wszystkie quizlety. Kolejne rzeczy. W rozdziale 3. Konstrukcje czasownikowe i różne tutaj zaprzęt, padlet, rzeźby. O, tak, omawialiśmy rzeźbę, to jest wstawiony obrazek. I znowu film, Learnetic, nie wiem czy znacie. Zwróćcie uwagę teraz, jeśli widzicie, czasami może się zdarzyć, że ta strona się tutaj nie otworzy. Wtedy, ponieważ nie wszystkie strony pozwalają na to, żeby się
ona otwierała bezpośrednio w jakiejś aplikacji, ale zawsze jest u góry link. Więc tak czy inaczej zawsze trafimy w to miejsce, gdzie trzeba. To jest Learnetic, który otwiera nam się bezpośrednio w tej stronie, w naszej aplikacji, czyli w naszej koszulce. I to jest na przykład o serduszku. Zupełnie nie muszę stąd wychodzić. Mogę normalnie nawet lekcje prowadzić, mając otworzony tylko i wyłącznie ten Insight Upper Intermediate, czy gdzieś tam na boku jeszcze dodatkowe rzeczy od wydawnictwa. Inny segregatorek, pokażę Wam segregatorek Super Belfrów. Tak wygląda. Zobaczcie, no tutaj najbardziej potrzebuję tak, koszulki, ponieważ tych generatorów, na przykład kart pracy jest bardzo dużo, jakieś rzeczy do tworzenia certyfikatów, angielski, rzeczy do robienia timelines. Tak to wygląda. Proszę bardzo, to się wszystko otwiera w tym. Nigdzie nie przechodzę, zobaczcie. Jakieś printables, mamy printotekę. Również otwiera się tutaj. I ja nie wychodząc zupełnie z tego, mogę korzystać z tej strony. Mamy co jeszcze? Build Your Body, jakieś tam aplikacje do Winnie, do ubierania laleczek. Gdzie mogę znaleźć na przykład jakieś obrazki? Tak? I to też otwiera mi się tutaj. Wszystko mam pięknie posegregowane. Wszystko mam pięknie posegregowane. Jak czegoś szukam, wchodzę w konkretną koszulkę i zawsze znajdę. Wszystko mam poukładane. I jeszcze jeden Wam pokażę. Baza pomysłów na lekcje. Ok. To jest mój taki segregator, gdzie ja sobie sprzątam różne rzeczy. Jak coś znajduję, to od razu wklejam w jakąś koszulkę. Zobaczcie, to się otwiera od razu jako koszulka. Tu akurat jakiejś filmu nie ma. Otwiera się jako koszulka. Już tutaj nie otwiera nam się nic więcej. Ja sobie to potem sprzątam. O, QR głupawka. Tak, ja sobie to potem spokojnie sprzątam, wkładam do różnych innych miejsc, ale to jest taki mój binder do sprzątania, że tak powiem. Tak to wygląda. Macie w tej chwili dostęp do tego. Możecie sobie zobaczyć, jak to tak w realu, przyklikać sobie, jak to działa. Naprawdę ciekawa sprawa. Już się przełączam i wracam. Okej. Wszystko w porządku, Marta? Tak, wszystko w jak najlepszym porządku. Ja tak. Jestem pod wielkim wrażeniem Twojego porządku. Naprawdę, muszę się od Ciebie uczyć. Dobra, w domu tak nie mam. Nie ma aplikacji na Mówię, że przerzuciłam. Nie ma aplikacji na sprzątanie w domu. Jak jakąś znajdę, to będzie mój najlepszy webinar. Jak przy pomocy aplikacji posprzątać w domu. To by było na tyle. Czy macie jakieś pytania? Czy coś mam jeszcze powtórzyć, pokazać raz jeszcze? Dobra, poczekaj, Monia. Najpierw ja Ci zadam pytania, jakie się pojawiły w trakcie, dobra? Dobra. Na niektóre już chyba w sumie ludzie dostaliście odpowiedź, ale było tak, czy jest wersja polska? Nie, jeszcze nie ma. No i było pytanie o czy wersja płatna, czy bezpłatna, no to już też chyba odpowiedziałaś na to pytanie, że jest, że ogólnie jest bezpłatna, tylko ta jedna funkcja jest płatna, tak? Wersja generalnie jest bezpłatna. W wersji bezpłatnej na jednym koncie możemy utworzyć 10 segregatorków. Kolejne 10 można utworzyć na drugim koncie. Natomiast powiem Wam jedną rzecz, że to jest aplikacja, za którą ja zapłacę, ponieważ doszłam już do takiego poziomu poukładania w tych segregatorkach, że będzie mi bardzo wygodnie mieć jeszcze tą Base Tab. I bardzo bym chciała ją mieć, bo to mi da możliwość jeszcze bardziej poukładania tego wszystkiego. A ile kosztuje wersja płatna? Wiesz co, nie pamiętam. Nie jest to jakaś horrendalna kwota, naprawdę. Akurat ta aplikacja jest warta tego, żeby sprawić sobie taką przyjemność takiego poukładania po prostu.
Dobrze, kolejne pytanie było, czy uczniowie się też muszą logować i w jaki sposób? Właśnie nie. I to jest piękne, ponieważ jest inna aplikacja, która się nazywa Eliademy i tam uczniowie musieli się logować i musieli podać swój adres e-mail, co automatycznie stanowiło przetwarzanie danych osobowych. No i niektórzy rodzice zadali pytanie, na ile aplikacja jest bezpieczna. No nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, bo no, nigdy tego nie wiemy. Natomiast tutaj nie, nic nie muszą podawać, zero jakichkolwiek danych osobowych. Muszą tylko wejść tutaj i wpisać kod dostępu. Który ty otrzymujesz, który ty tak. im dajesz. Ja nadaję dla segregatorka kod dostępu i potem daję im link do segregatorka albo kod QR, żeby sobie zeskanowali telefonem i oni tylko wpisują kod dostępu i już. Dobra, kolejne pytanie tutaj takie się pojawiło wcześniej. Słuchajcie, Monika zaraz przejrzy to, ten kawałek czatu do góry i będzie na bieżąco Wam odpowiadać. Ja na razie jeszcze wyłapałam te pytania, które były wcześniej. Było takie pytanie, czy możesz podać takie najważniejsze różnice tego Live Bindersa do dysku Google? Bo ludzie też pytali, że przechowują sobie na dysku Google i tak dalej, i czy ja myślę, że to już jest widoczne, jakie są różnice, ale może ty byś jeszcze ze swojego doświadczenia dodała. Wypróbowałam generalnie różne rzeczy. Wypróbowałam Pearl Trees, wypróbowałam dysk Google, ale mimo wszystko nie byłam w stanie poukładać tego tak, jak chciałam. A tutaj w zasadzie chodzi o przygotowanie się do lekcji, jak to skrócić, tak? W mojej szkole wszędzie są tablice interaktywne. Ja muszę mieć coś na tablicę interaktywną, bo dzieci wchodzą i oni tego oczekują. Ona jest włączona i coś tam trzeba na niej robić. Ja po prostu otwieram ten Live Binder z tytułem podręcznika uczniów i mam tam mnóstwo dodatkowych swoich rzeczy. I czasami tą samą rzecz mam w różnych miejscach. Na dysku Google jakoś nie byłam w stanie nad tymi plikami zapanować. Tak mi jest o wiele wygodniej. Jeszcze wcześniej Justyna S. zadała takie pytania, czy może sobie wcześniej przygotowywać jakieś materiały, a później od razu udostępniać. Mam nadzieję, tak. że dobrze to pytanie zrozumiałam. Tak, tak. Na przykład, nie wiem, jeżeli chcesz, możesz zrobić sobie na przykład temat lekcji, wypisać słówka jako tekst, w kolejnej zakładce dać jakieś słuchanie, jak masz MP3. Tak? Albo jakiś film z TED-a, bez problemu. I możesz to wyświetlać na tablicy i to będzie Ci działało normalnie, interaktywnie, tak jak super rzecz z wydawnictwa. Dobra, po kolei. I tu są takie pytania, jak ludzie, znaczy Agnieszka pisze Agi, że ona chciałaby, żebyś jeszcze raz pokazała, więc ja myślę, że to zaraz zrobisz, bo mamy spokojnie czas. Pytają się też, jak działa kod embed i jak ty widzisz uczniów, że weszli, skoro oni się nie logują? Zmienia się ilość wejść na segregatorku. Jeżeli na przykład na jednym mam ponad 1200 i to wiem, że oni się po prostu, oni tam wchodzą wielokrotnie. Poza tym nie mam potrzeby sprawdzania tego, bo ja im po prostu daję narzędzie. Jeśli oni chcą z tego skorzystać, to po prostu to jest dla nich, tak z dorosłymi uczniami, a z rodzicami też. Prawda? Zamiast dawać im kartki, daje im po prostu dostęp. Czy co oni z tym zrobią, to już jest ich decyzja. Mają wymowę, mają zabawy, mają gry, mają z czego przygotowywać dziecko, jeśli bardzo tego potrzebują. No i jeszcze jeden atut, że na przykład czasami przygotowujemy kogoś do konkursów, jakichś tam olimpiad czy konkursów przedmiotowych. Ja też mam taki segregatorek, daję uczniom dostęp. I oni mogą się sami przygotowywać. Tam są quizy różnego rodzaju, na przykład quizy jest tak do wykonania. Oni tam sobie z tym pracują. Ja widzę, jak rośnie ilość wejść. Okej, okay, jest też pytanie, czy jest limit pojemności takiego segregatorka? Tak, ale to jest bardzo dużo. W tej chwili nie pamiętam dokładnie kiedy, ile, ale wyobraźcie sobie, że to wszystko, co Wam pokazałam, to może 1/10 pojemności. Bo tak przypomniał mi się paseczek na boku. Bardzo dużo można włożyć, naprawdę teraz bardzo jest takie dużo. Pytanie, poczekaj. Jak mogę zapisać Twój segregator w moich? Ela Wydra się pyta. Nie możesz zapisać mojego Jak segregatora? Jak mogę Twój segregator zapisać w swoich? Czy masz
może to zrobić w ogóle? Nie. W ogóle możesz. Możesz poszukać opcji dodaj segregatorek. Ona jest gdzieś tam w tych opcjach contents. Możesz sobie zapisać w swoich segregatorkach, możesz go skopiować, tylko że moje segregatorki mają opcję taką, że nie mogą być kopiowane. Jeżeli będziesz chciała, skontaktuj się ze mną i ja ci po prostu zrobię dostęp. Beata Os pyta, czy jest różnica, jeśli chodzi o pojemność, gdy wkładamy na przykład zestaw Quizlet bezpośrednio przez embed, a jak tylko podajemy sam link. To jest jakaś różnica w pojemności. Nie zauważyłam różnicy, nie sprawdzałam tego, po prostu dodaję na maksa wszystko, co się mi uda. Zrobiłam tak chyba już z 5 książek i jestem na jednym koncie. Na drugim mam zupełnie co innego. Nie, wydaje mi się, że nie ma takiej różnicy. Jak usunąć niechcianą zawartość? A to już muszę Wam pokazać. Bardzo prosimy. To co, przełom. Słuchajcie, możecie dalej zapisywać swoje pytania, co chcecie. Słuchajcie, spokojnie, mamy jeszcze czas. To jest teraz po to, jak ktoś by chciał się odezwać, to też macie możliwość, żebyśmy Was zobaczyli i usłyszeli. To też chętnie tutaj udzielę głosu. Dlatego bardzo proszę. Dobra, to ja udostępniam i zrobię kroczek po kroczku dwie czy trzy wersje, a Marta będzie mi mówić ewentualnie, co mam jeszcze zrobić. Okej, nie ma sprawy. Cześć. Czy jeszcze w międzyczasie, Monia, takie pytanie. Czy prosisz, aby uczeń sam założył swoje konto na Quizlecie, czy jest konto klasowe? Na Quizlecie? Mamy konto klasowe, czyli ja utworzyłam klasy i uczniowie się logują w Quizlecie i dołączają do klasy. To ze starszymi. Tak, bo Aniu, to jest tak, że Aniu, to jest tak, że jak zakres w Quizlecie, to i tak każdy uczeń musi stworzyć swoje konto. Ja też tak mam. Tam jest warunek, że od 13 roku życia, jeśli wcześniej, trzeba podać e-mail rodziców. Ja zawsze zaczynam tak, że idę do pracowni komputerowej i wspólnie z uczniami to zakładamy takie konto, dlatego że potem, żeby nie było potem tysiąca pytań do. Więc robimy to w sali komputerowej, oni sobie wtedy testują platformę, wchodzą już do klasy, tworzą pierwszy secik i potem już jest wszystko w porządku. Także na tym to polega, a my możemy śledzić ich aktywność. Jest też oczywiście teacher, ale niestety ja jej nie próbowałam, ale na pewno są tu osoby, które próbowały. Dobrze, zobaczcie, zrobię razem z Wami jeden segregatorek. Klikam sobie New Binder, nadam mu imię webinarium. To jest tytuł. Webinarium. Tu nic nie wpisuję. Tu dam, że to jest edukacja. Zrobię go publicznym, żebyście mogli spokojnie sobie wejść, kiedy zechcecie. I tworzę. OK. I on jest taki brzydki. Tak, i on jest taki bardzo brzydki, prawda? W związku z czym wchodzę sobie w ustawienia. Napiszę sobie, że to ja. To jest mój pseudonim artystyczny. I pierwsza rzecz, która mi się najbardziej nie podoba, zawsze okładka. Okej. Zrobię tak. Kolory najpierw zrobię. O. Więc tak. Chciałabym, żeby był niebieski. Ciach. Okej. Już jest niebieski. Chciałabym, żeby koszulka była żółta. Nie, zielona. Nie, brzydko. Nie będzie pasowało. Może. O dobra, damy czerwoną. Taka jakaś dziwna. Burana. Jest już buraczana. I to, co wkładam do koszulki, żeby była ta zakładeczka żółta na przykład. Teraz wybieram sobie layout. I ja bardzo chcę, żeby było po lewej stronie, więc biorę left. I już. I teraz zobaczymy, czy nam się otworzy cover. Tak. I teraz wybieram. Albo mogę swój plik załadować, albo mogę sobie na przykład wybrać obrazek z Flickera i dajmy na to serce. O. No i na przykład takie będzie. Serce na dłoni. Okładka. I zapisuję. Aha, czyli tutaj jest baza danych z Flickera nam podana, tak? Tak, tak, tak. Tutaj sobie szukam obrazka i będzie taki. O, taki właśnie. I
On się w zasadzie sam zapisuje, ale dla bezpieczeństwa jeszcze zawsze klikam. I tu mamy dostęp. To jest link, który podajemy uczniowi. O, i tyle. I możemy to wysłać mailem, czy wrzucić właśnie embedować. Jeśli klikniemy embed, dostaniemy kod embed i możemy to wrzucić na nasz blog. Żeby dzieci nie szukały tego, gdzie... Tak? A ja widzę, że tam jest też assign, czyli czy to oznacza, że można dawać jakieś takie zadania dla uczniów, czy można tutaj tworzyć klasy też jakieś, czy segregatorki klasowe, co to oznacza? Aha, wiesz tak. Co, możesz po prostu... Okay. Tak, tak, można współpracować na tym jednym segregatorku. A, super, super, czyli też jest taka współpraca, czyli na przykład, a powiedz mi, a uczniowie, jeśli by chcieli współpracować, to musieliby utworzyć swoje konto, tak? Tak, ale to wtedy, wiesz, musieliby mieć te 13 lat, tak? Bo to no właśnie, nie można. Okay. Czyli to jest ten warunek. No tak. Ale możemy im stworzyć taki segregatorek, tak? I przyznać im dostęp, jeśli rodzice się zgodzą i mogą razem współpracować. Na przykład już starsi uczniowie powyżej tego 13 roku życia, jest to też świetna forma współpracy przy różnych projektach. Oczywiście. Tworzą sobie taki segregatorek i potem się chwalą. Pani Aleksandra Dobka, Olu, ponieważ jak udostępniamy, osoba, która udostępnia ekran, żeby nie obciążać łącza, wyłącza sobie kamerę. To jest tak celowo zrobione, żeby nie było żadnych tutaj zakłóceń. Natomiast ja nie udostępniam ekranu, to mnie widzicie, ale jak co, to się też wyłączy. Okej, dobrze. I ja Wam tutaj jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że na przykład możecie się zmówić w 3 nauczycielki, czy tam 4 do angielskiego i zrobić sobie takie udostępnienie, albo po prostu dać sobie wstęp do segregatora, czyli to mieć to samo hasło, tak? I razem tworzyć taki segregator. I teraz wyobraźcie sobie, jeśli każda z Was coś znajdzie i tam wrzuci, to będzie po prostu przebogactwo materiałów do każdej możliwej lekcji. No, naprawdę. Takie w ramach zespołów przedmiotowych, prawda? Na przykład. Tak. Dobra, no to teraz chcemy zrobić koszulkę z napisem Unit 1. Bezpośrednio w okienku koszulki. I teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Jak tutaj się rozwinie strzałeczkę, to można tą koszulkę usunąć. Albo można ją przesunąć w drugą stronę. I to jest to pytanie, jak usunąć segregatorek, także teraz możecie zobaczyć, Monika pokazuje. Tak. O. Tak, mogę ją przesuwać. Jak zrobię i na przykład kolejność mi nie pasuje, to mogę przesuwać te koszulki. Teraz chciałabym do tej koszulki dodać film. Prawda? W związku z czym wchodzę sobie w YouTube. Biorę jakiś film, no może JJ English, nie wiem czy znacie. Jest super JJ English, bardzo fajne piosenki. Słucham sobie, czy ta mi się podoba. No niestety my nie słyszymy, jak to udostępniasz. To mi się podoba, więc kopiuję ten link, tutaj stąd kopiuję link. Wchodzę do segregatorka, rzucam tutaj i wklejam. I już mam film w segregatorku. Proste? Ok. Teraz chciałabym, powiedzmy, że to jest mój wstęp do lekcji, ta piosenka. Teraz chciałabym dodać kolejną część lekcji, czyli włożyć coś do tej koszulki. I to będzie na przykład słownictwo. Tak? Słówka z lekcji. Wchodzę sobie w materiały, wybieram sobie tekst i chcę, żeby był sam tekst. I mam dwa pola. Tu edytuję, na przykład to będzie temat lekcji. Napiszemy. Zmyślam teraz, nie, takich tematów nie piszę, nie. Dobra, tutaj, no żeby to było większe na przykład zrobimy. Spokojnie, wiemy, że to jest, wiesz, że to jest na pokaz, w związku z tym jest normalne, że pokazujesz nam tak, żeby, wiesz, jak najwięcej... Okej. I tutaj coś tam wpisuję, pak. Tak. I tutaj klikam save. Ciao. I już mam. Teraz, słuchajcie, ten segregatorek, jak jesteście w funkcji edytowania, to on wygląda tak dziwnie.
Za chwilę zobaczycie go w tej odsłonie już finalnej. Dobra, to teraz embed, bo tam ktoś poprosił o to, żeby zobaczyć, jak się robi embed. Klikam sobie opcję embed, otwiera nam się tutaj takie okienko. Teraz muszę wejść w coś, co tworzy kod embed, w związku z czym wejdę w Quizlet, bo chyba najbardziej popularniejszy. Najpopularniejszy, już mi się język włączę. No i teraz wezmę sobie na przykład oto. Tak, i teraz tutaj w Quizlecie jest coś takiego jak More. Zakładeczka ta. Biorę sobie embed. I on mi robi embed do różnych rzeczy. Do flashcardów, do tego działu Learn, Scatter, Speller i Test. Więc ja sobie wezmę Scatter. Skopiowałam. Wracam do segregatorka. Wklejam ten kod tutaj i już. Jest gotowe. Można zaczynać w grę. Proste? Naprawdę, słuchajcie, nie ma nic prostszego. Naprawdę nie ma nic prostszego. Jak odkryłam te segregatorki, to siedziałam chyba z północy i próbowałam rozgryźć, jak autor tego segregatora zrobił swoje zagadki, ale jak rozgryzłam, to już nie mogłam się powstrzymać. To już po prostu zaczęłam robić hurtem. No, bo ja ci powiem, że ci się nie dziwię, bo ja w sumie mam podobnie jak ty opracowywane materiały, które uczniowie też wykonują, na Wiki mam, na Wiki Spaces. Ale już od jakiegoś czasu nie wrzucam tam, bo Wikispaces już ma jakieś ograniczenia, ale widzę, że te segregatorki są po prostu o wiele lepsze, o wiele fajniej to wygląda, pomimo tego, że jak to Mariusz określił, jest oldschoolowy interfejs, ale moim zdaniem prostszy niż na Wiki i można fajniej sobie to zrobić. Przejrzystszy, o, tak bym może powiedziała, i mniej roboty przy tym HTML-u, bo przy Wiki jednak trzeba trochę tam podziałać. I zastanawiam się, no, kiedy znajdę czas, żeby po wszystko sobie poprzenosić. No zobaczymy. Jest jeszcze pytanie, Monia, to troszkę się powtarza, że jaka jest pojemność co do wielkości, ilości, w takim tutaj Iza się spytała, zaraz muszę cofnąć, czy jest ograniczenie przechowywanych materiałów, ilość, wielkość. Powiedziałaś, że jest strasznie dużo miejsca z tego, co... Tak, jest strasznie dużo. Zaraz, wiecie, co dawno nie sprawdzałam tego, jak to miejsce mi... My uploaded files, może tu coś będzie. O, jest. 35 to file, total size. 100 mega. Czyli za darmo 100 mega. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Na razie masz 25 mega zużyte. Tak, a na wrzut po prostu całe mnóstwo. Okej, okay, no to jest jaka, czyli 10 segregatorków, a w tych segregatorkach jest jakieś ograniczenie, ile można mieć w środku? Nie, generalnie to jest ograniczenie. Z tego, co ja skojarzyłam tutaj, mam taki jeden, gdzie mam nawrzucane test i sprawdziany i mam tam zrobione wszystko na cały rok i jeszcze cały czas mam bardzo dużo miejsca. A to takie Young Treetops One, to jest jeden segregatorek, tak? Tak, teraz zobaczcie, jesteśmy w webinarium, to jest to, co zrobiliśmy przed chwilą. I teraz wchodzimy sobie w opcje i mogę się teraz z nim z Wami podzielić. Tak, tak by to wyglądało. Ja za chwilę skopiuję ten link. Dobra, muszę zaszaleć, zobaczymy, czy mi się uda. Jest. Jest, wrzuciłaś link. Dobra. Ja wchodzę w wersję Present i to jest nasza okładka. Tak, myśmy robili Unit 1, nasz film, paf, no akurat ten jakiś. Czasami trzeba uważać, bo nie wszystkie dają się przerzucić, tak? Blokowane, no nie, no okej. Okay. Ważne, że widać funkcjonalność, wiesz, to tam takimi rzeczami nie przejmuj. I mamy słówka, czyli ta gra, którą wrzuciliśmy. I gotowe. Agi się pyta, Monia, czy na zlocie anglistów była mowa o dostępie do twojego segregatorka? Jeszcze raz, nie zrozumiałam pytania, nie usłyszałam. Agi się pyta, czy na zlocie anglistów była mowa o dostępie do twojego segregatorka?
I po naszym spotkaniu udostępniłam Wam segregatorek Young Tree Tops. Mogę to zrobić jeszcze raz. Tak? Chcecie jeszcze raz? Monia pyta, bo ona nie widzi czatu. Tak, tak, chcą. Agi chce, przynajmniej Agi chce. Poprosimy. Berni też prosi. I Ela Wydra też, Magda jeden prosi. Tak generalnie wszyscy proszą, także spoko, wszyscy skorzystają. Dobra. Jest. Możecie sprawdzić, czy tam swobodnie wchodzicie. Czy działa i sobie zapisujcie od razu te linki. A ja chciałam wrócić tutaj, bo się spytała chyba Ania 4, o ile się nie mylę. Znowu ponownie o Quizleta. Ania, czy możesz przypomnieć, o co chodziło? Chodziło o tworzenie fiszek, czy zakładanie Quizleta? Czy możesz sprecyzować dokładnie pytanie, o co chodziło w Quizlecie? Jeżeli, Aniu, jeszcze oczywiście jesteś, o zakładanie, ale chodzi Ci teraz o zakładanie grupy, klasy, czy o tworzenie fiszek? Czy też zestawu właśnie? Mogę sprecyzować swoje pytanie, Aniu. Berni, czy będzie dodatkowe webinarium z Quizleta, a chcielibyście webinarium z Quizleta? To pomyślimy. Na razie zaraz Wam powiem, co jest dalej w planie. Okej, dobrze. Jeżeli jest taka potrzeba, to pomyślimy. Natomiast jak chcecie, ja jestem zielony, a jestem bardzo zainteresowany. Super, Berni, to na pewno. Na blogu Superbelprzy mamy opisane też Quizlet. Fajnie. I też Quizlet Live też jest opisany, więc też można sobie na razie na początek zajrzeć i poczytać, a najwyżej zrobimy, pomyślimy, gdzie w trybie... Ja też opisałam w tej książeczce dla Komputer Świata. Opisałam Quizlet bardzo dokładnie. Komputer Świat, a na Super Belfrach są dwa artykuły, bodajże niedawno pisałam o Quizlet Live, natomiast jeszcze tam wcześniej pisałam o samym Quizlecie. Zaraz spróbuję wam dać linka, bo zawsze na początek można, a to jest dosyć dokładnie. Natomiast odpowiadając na pytanie, to jest tak, że nauczyciel tworzy swoje konto, nauczyciel tworzy klasę i uczniów tak jakby zaprasza do tej klasy, ale uczniowie muszą być zalogowani, czyli jeżeli nie mają 13 lat, trzeba tam podać maila rodziców i zatwierdzić. Natomiast jeśli mają powyżej 13 lat, Zośka, bardzo Ci dziękuję, to wtedy nie ma problemu. Tworzą swoje konto, mogą się przez Facebooka też zalogować albo stworzyć od początku swoje konto i my podajemy im link do naszej klasy lub wyszukujemy ich po nazwisku czy też po niku. W związku z tym nie jest to trudne, oni są potem w klasie, my mamy podgląd. Monika, jak jesteś Dobra, już. Ale no, możesz spróbować wejść też na swojego Quizleta, skoro udostępniasz ekran i też pokazać, jak masz klasę. Masz klasę, Monia? Dobra, tak, już pokazuję. Chwila. Mamy ekran, to można to wykorzystać. I wtedy, słuchajcie, widzimy tak naprawdę takie podstawowe rzeczy w Quizlecie, co uczniowie robią, czyli możemy też im zlecić rozgrywki, właśnie to, co pokazywała Monia, Gravity, czy też ten skater. Ja robię takie fiszkomanie, czyli zawody, że daję uczniom tydzień czasu. To jest moja klasa? Tak, tydzień czasu daję im, żeby pobijali rekordy. Popatrzcie, teraz Monia pokazuje. Okej, to jest moja klasa ze szkoły, w której wcześniej pracowałam, zanim przeprowadziłam się do Wrocławia. To są ich quizlety i moje. Zobaczcie, że nie tylko ja tworzę. Tak? Inne dzieci, to mokapi to generalnie ja. Natomiast inni też tworzą i dodają do tej klasy, bo cokolwiek stworzą, mogą dodać zestaw do naszej klasy, żeby inni mogli też się uczyć. A klasy zakłada się bardzo prosto. Ja wejdę w ogóle generalnie, o tak, w główną linię. I zobaczcie, to są klasy moje. To są moje klasy. Wchodzę sobie, utwórz klasę. Nadaję im imię, na przykład trzecia B. Niech to będzie Wrocław, albo mogę po prostu dodać szkołę. Tak, i już. Już stworzyłam klasę i teraz chciałabym, żeby dzieci do tej klasy dołączyły. One mają, załóżmy, że mają swoje konta i chciałabym, żeby do tej klasy dołączyły. Więc
Klikam dodaj członków. I teraz mogę dodać maile, co jest bardzo skomplikowane, albo mogę wygenerować link i przekazać im ten link. I oni jak klikną w ten link, to przeniosą się od razu do klasy. Możecie, no nie spróbujecie, bo nie macie kont, ale tak to działa, bardzo prosto. Natomiast Agis, nie trzeba mieć w ogóle konta na Quizlecie, żeby z niego korzystać, bo możemy sobie w wyszukiwarce, tu Monika pokaże, po prostu po haśle wyszukać jakiś zestaw i ten zestaw oferuje nam szereg funkcji. Monika właśnie napisze jakieś po haśle, nie wiem, napisz coś. Patrzcie, ja się po prostu loguję. Zobaczcie. I teraz ja nie mam teraz konta. Nie jestem zalogowana. Klikam sobie wyszukuj. I wpisuję sobie moją ksywę. I to są rzeczy, które gdzieś tam wykonane zostały przeze mnie albo ze mną. Po haśle. Na przykład potrzebujemy, nie wiem, coś o zwierzątkach, to wpisujemy animal. Potrzebujemy żywienie, wpisujemy food. Potrzebujemy, nie wiem, coś o mieście, tak. To możemy wpisać po prostu city. Zawsze trzeba przejrzeć sety, ponieważ robią też uczniowie i mogą się zdarzyć błędy literówki. No, ale też czasami się zdarza, nie? Bo to człowiek sprawdza 1000 razy, ale gdzieś za którymś razem. Ale układ z uczniami mamy taki, że nie ma problemu. Jak znajdziemy, to mówimy sobie i jest w porządku. Dokładnie, tak. Tutaj dobrze Ania napisała, Quizlet jest nie tylko dla anglistów. Bardzo dużo jest zestawów z biologii, z geografii, naprawdę z historii. Masę i to jest tak, że jednym kliknięciem, Monika zaraz uruchomi Wam jakiś set, jednym kliknięciem możecie wygenerować test, możecie zrobić fiszki. Zobaczcie, chemia. Zobaczcie, nawet chemia jest zrobiona. Zestaw z chemii. Okej. Okay. A ta? Wejdź w jakiś jesteś, zestaw dobra, Monia i pokaż, co ten zestaw daje. Dobra. Ale nie, bez logowania się, Monia. Pokaż teraz, że można bez logowania się. Weź ten z chemii na przykład i pokaż, że można tam, nie wiem, test zrobić i tak dalej. Okej. Okay. Dobra, jak wejdziemy na ten zestaw i wyobraźcie sobie, że daliście link rodzicowi, tak? On tam wymowy nie bardzo to gada, to... To my nie słyszymy niestety. No nie słyszycie, tak? Ale to tak, on przeczyta tutaj to wszystko, tak? Wchodzimy w fiszki. I fiszki też czytają. Tak? Kliknę na fiszkę i mogę się uczyć. W zestawie, w tym dziale Learn muszę wpisać, co to jest. W spellerze muszę usłyszeć, słyszę wyraz i muszę go prawidłowo zapisać. O, słyszę wyraz, muszę go prawidłowo zapisać. Trafiłam. O, nawet dobrze zrobiłam. Tak? Słyszę i piszę. Rewelacja dla dzieci, które mają dysleksję. Im więcej, na im więcej sposobów się uczą, tym większa szansa, że zapamiętają. Bo patrzcie, oni mają tutaj. Oni mogą mieć tu. Weźmy jakieś. Nie chemię, wejdźmy, bo. Weźmiemy sobie jakieś słówka niemiecki. Marta, powiedz coś, co mam wpisać po niemiecku. Wiesz co, a może wpiszesz polonista, tutaj jest, poloniści chcą, wpisz może lektury takie hasło, albo nie wiem, to podajcie poloniści hasło, co chcecie, tam ktoś tutaj polonista w gimnazjum Renata chciałaś, to powiedz co mam Monia wpisać. Pinokio. Polski pokażcie, widzisz Dorota też chce, polski pokażcie. To będziemy języki, to ja wpiszę... środki stylistyczne, wpisz środki stylistyczne, zobaczymy czy wyskoczy coś. Trzeba od Was troszeczkę interakcji, także... My chętnie tutaj się Wami będziemy posiłkować. Środki, o, proszę bardzo, są środki stylistyczne. Zobaczcie, uruchom. O. Tak, już jest. O, porównanie, zestawienie dwóch elementów mających cechę wspólną. I mamy karteczki. Tak, możemy wyłączyć. Wyłączymy sobie dźwięk. Gdzież to się wyłączy? Dźwięk już nie pamiętam, w opcjach. O, tutaj. Wchodzimy w opcję, wyłączamy dźwięk. O, mamy Learn.
trzeba podać definicję. No akurat na ten rodzaj to się nie sprawdzi, prawda? Bo się nie da dokładnie wpisać tego samego, ponieważ tu trzeba wpisać dokładnie to samo, co jest po drugiej stronie, ale pokażę test. Test wygląda tak, ale można zrobić, można dostosować, tak? I możemy zrobić tak. Możemy dostosować test i na przykład wybrać tylko dopasowywanie albo na przykład wielokrotny wybór. I tworzymy nowy test. Zmienił się interfejs? Tak, zmienił się interfejs ostatnio. Ale zobaczcie, możemy bezpośrednio sobie wydrukować ten test. Jest gotowy do zrobienia. Jest wielokrotny wybór, a wpisaliśmy dane tylko jeden raz. Tak? Nie. I możemy z tego testu zrobić, uwaga, tyle grup, ile jest wariacji. Matematycy mogą policzyć. Więc nawet jeżeli mamy dużą klasę, dzieci siedzą blisko siebie, można zrobić 5-10 grup. Wystarczy tylko po prostu... O, teraz sobie wydrukuję ten test. Ja wam powiem taką ciekawostkę, że jak tam jakąś kartkówkę zapowiedziałam z niemieckiego i powiedziałam, że ta kartkówka będzie na podstawie tego i tego zestawu. W związku z tym jeden uczeń, no i potem jakoś tak zrobiłam, że nie chciało mi się dyktować tych słówek, tylko po prostu właśnie wydrukowałam sobie różne wariacje takiego testu i rozdałam uczniom. Jeden uczeń pod koniec podchodzi do mnie i mówi tak, proszę pani, wie pani co, ja wczoraj 30 różnych testów rozwiązałem, a ten pani i tak jest inny. Także słuchajcie, to naprawdę, naprawdę działa i oni naprawdę, jak im się powie, to nawet fajne jest to, że ci słabsi uczniowie właśnie, na nich to też działa właśnie, że oni chcą po prostu rozwiązywać te quizy, te zadania, te testy. Czy macie jeszcze jakieś pytania? No, my nie mamy ich zaskakiwać, łapać na niewiedzy, ale motywować. No właśnie, u mnie ten Quizlet działa, naprawdę. Nawet Kahoot działa w ten sposób, że ja im pokazałam, jak można samemu ze sobą zagrać na opcji preview. Nauczyłam ich tego i na przykład niektóre Kahooty są nieprywatne, po prostu udostępniam. I mówię, że zrobiłam Kahoot do rozdziału tego i tego. Kto znajdzie, będzie miał szczęście. No wtedy ilość wejść do godziny 10 w nocy rośnie zaskakująco i widzę, że szukają, próbują. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca. Jutro jest dzień pracujący, więc my też nie chcemy przeciągać. Natomiast macie jeszcze jakieś pytania do Moniki? O, dziękuję bardzo. Ktoś napisał, że jest moją, mam fanów, o matko. No to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Pytajcie, Monika patrzy cały czas na czat, jak macie jeszcze jakieś pytania, to proszę. Tymczasem ja chciałam oczywiście serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie zapraszać Was w każdy czwartek miesiąca, wieczorową porą o 21 na nasze webinary, zawsze parę dni wcześniej na naszym blogu superwelprzy.edu.pl oraz na fanpage'u naszym na fejsie, polubcie nas. Informujemy o tym, że jest webinar, o tym, że opisujemy treść i co na nim będzie i podajemy oczywiście link. Natomiast słuchajcie, 1 października EduMoc online, 12 godzin takich webinarów. Serdecznie, serdecznie Wam zapraszamy. Trzymajcie za nas kciuki, tak, bo to pierwsze takie wydarzenie, żeby wszystko dobrze poszło. Oprócz tego zapraszamy na cykl Zamiast Kserówki. Zamiast Kserówki prezentuje się w trzeci czwartek miesiąca. Zawsze świetne, wczesnoszkolne inspiracje, które tak naprawdę są znakomite na każdym etapie nauczania. Oprócz tego myślografia, zawsze można do nas dołączyć, cykl myślenia wizualnego, uczymy się sketchnotować. Zapraszam w pierwszy wolny wtorek o godzinie 20 każdego miesiąca. W związku z tym, no cóż, no dzieje się u nas, chcemy się dzielić tym, co potrafimy, chcemy, żebyście się inspirowali, chcemy też, żebyście się dzielili z nami waszymi pomysłami. Zapraszamy do podzielenia się i na naszym blogu, i pisania na naszym fanpage'u. Tak, no cóż mam powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Dziękuję Monice, słuchaj, poszło ci oczywiście rewelacyjnie. Zaraziłaś, popatrz, tyle osób, mnie również.
140 osoby dotarły do tej pory, znaczy dotrwały z nami do tej pory. Naprawdę jesteście fantastyczni. No i cóż, no widzimy się na fanpage'u, tak? Na fejsie się widzimy. I dziękuję bardzo, dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. No, do zobaczenia. Pa, pa, do zobaczenia. Pa, pa. Bardzo Wam dziękuję. Kończę event. Pa, pa, dobrej nocki. Pa, pa. Miłego wieczora jeszcze. Buziaki. Buziaki.